Wszyscy na jednego, to banda Rudego. Widzicie, zasłużył bardzo solidnie na swój znany pseudonim Pinokio. Mam jedno proste przesłanie. Pakujcie kuwety. Pakujcie kuwety. Debata, która odbyła się w TVP, nie dość, że była szokiem dla całego społeczeństwa, to jeszcze przyniosła nam sporo rozrywki na jesienny październikowy wieczór. Dziś o 5 najgłupszych wypowiedziach z debaty TVP. Osobiście wolałabym wam wkleić zwyczajnie całą debatę, bo to, co się tam działo, można porównać do czytania postów z X-a. Wiecie, nauczeni na pamięć jak papugi klepali puste frazesy, byleby się zmieścić w wyznaczonym czasie. Nie powiedzieli niczego odkrywczego, a zaznaczam, że to nie była nawet debata. Gdzie tam oni debatowali? Gdzie dyskutowali? Ano nigdzie. Każdy miał swoje oświadczenia wyborcze wyklepane jak wiersz na języku polskim. Dlatego uważam, że cała ta debata, bal oświadczeń, był wyjątkowy. Wyjątkowo głupi i nie na miejscu. Dlatego specjalnie dla was, abyście nie musieli tego gówna oglądać, przedstawimy 5 najgłupszych wypowiedzi. A i właśnie, na debacie zabrakło Jarosława Kaczyńskiego, dlatego jako bonus w pierwszej linii opisu macie link do filmu, w którym zebrałam dla was 5 najgłupszych wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Klikajcie, oglądajcie, a my lecimy z dzisiejszym tematem. Pierwsza z czystej kultury będzie pani Joanna Scheuring-Wielgus. Chociaż nie, czekajcie. Czy pani z lewicy mogłaby się na mnie za to obrazić, że puszczam ją przodem? Aj, wkopałam się. W każdym razie pani Joanna, na X-ie Joanka SW, podczas debaty, podczas swoich 60 sekund, powiedziała jasno, że chce wybudować w 38-milionowym kraju aż, uwaga, 300 mieszkań. Mieszkania będą tanie, będą dostępne. I jak można się domyślić, 3 z nich są już zajęte przez jej dzieci. Posłuchajcie. Ja jako matka trójki dzieci, na przykład zastanawiam się, gdzie będą mieszkać moi synowie. I my jako Lewica mamy świetny pomysł na to. Tanie mieszkania na tani wynajem. Chcemy wybudować 300 takich mieszkań, bo wiemy, że 3/4 polskich rodzin w Polsce nie ma zdolności kredytowej. Kolejny pacjent, który mnie nie zaskoczył, ale trochę zszokował, to jest Mateusz Morawiecki. Praktykował jakieś zaczepki, cytował kabarety czy memy. Chciał być taki wyluzowany, chciał być taki młodzieżowy. A wyszła niestety hybryda Tuska z Kaczyńskim na boomerskich sterydach. Widać, że premier bierze dosłownie przykład ze swoich pracodawców. Sami widzieliście, wszyscy na jednego, to banda Rudego, jak to się mówi. Zaczęło się od krytyki tego, co tak naprawdę jest wyssaną z palca aferą. A fakty są takie, że to ja właśnie na Radzie Europejskiej postawiłem twarde weto przeciw nielegalnej imigracji. I tam na Radzie dowiedziałem się również, że Donald Tusk ma obiecane stanowisko. Za co? Za to, że gdyby doszedł do władzy, będzie przyjmował nielegalnych imigrantów. Jak już mowa o Morawieckim, polskim premierze, władcy rządu, to nie może zabraknąć Donalda Tuska. Nie można nie wspomnieć o tym, że miał trudne zadanie. W końcu nie był u siebie, a jak debatę prowadził pan Rachoń, to chyba wszyscy spodziewali się jakiejś farsy. Trzymał się przez całą debatę, a na końcu i tak wybuchnął. No nie mógł się powstrzymać. Zwyciężymy wspólnie, rozliczymy zło, naprawimy krzywdy i pojednamy naród. W Wigilię podamy sobie ręce i zobaczycie, będzie normalnie. A mnie się wydaje, że ta zadziorność byłaby na miejscu względem przywódców państw silniejszych od Polski, a nie względem dziennikarzy. No ale cóż. Jednak Donald Tusk nie wykazał się byciem tym mądrzejszym. Dał się wciągnąć w grę Morawieckiego niczym internauci w grę Dawida Ozdoby i razem z Morawieckim swoje wystąpienie zmienił w roast. Tego państwo nie widzieli w TVP i tego nie powie pan premier Morawiecki, który jak widzicie zasłużył bardzo solidnie na swój znany pseudonim Pinokio. 30 stycznia 2010 rok. Morawiecki dla Rzeczpospolitej. A to jest czas, kiedy zostawał moim doradcą. Mam nadzieję, że rząd będzie z determinacją działał w celu podniesienia wieku emerytalnego, wprowadzenia kryterium dochodowego w KRUS i likwidacji przywilejów służb mundurowych. Chcę tu oświadczyć, bo tego też nie pokazała telewizja publiczna, a robiłem to wielokrotnie. Po wygranych wyborach będę pilnował osobiście, żeby nikomu do głowy nie przyszło podwyższanie wieku emerytalnego. I wiecie, już nie będę miał takich doradców jak ten, który mnie do tego namawiał.
Mieliśmy tam również pana Maja, o którym zapewne wielu z was pierwszy raz usłyszało na debacie. O ile nie dał się wciągnąć w grę Morawieckiego i całkiem logicznie prawił, to nie można nie powiedzieć o tym, że totalnie nie był przygotowany na debatę, którą prezentował nie dla własnego elektoratu, a dla widzów TVP, czyli w dużej mierze seniorów i osób, których duża część domowego budżetu zależy od socjalu. Młodzi przedsiębiorcy chcą mieć też wybór. Oni mówią o tym, że chcieliby mieć dobrowolność. Czy płacimy na ZUS? Bo mówią, że dzisiaj wolą o siebie sami zadbać. Oni są zaradni. A te składki, wysokie składki na początku prowadzenia działalności bardzo im ułatwią funkcjonować w przedsiębiorstwie. I mówią, my sobie poradzimy na przyszłość. Więc bezpartyjni nie chcą podniesienia wieku emerytalnego, ale gwarancję i stabilność w tym prawie dla wszystkich, żebyśmy wiedzieli, na jaką emeryturę na starość możemy liczyć. Niby spoko, logicznie ma to sens, ale głosów to tym nie zbierze. Tu warto podać za przykład Krzysztofa Bosaka, który może mieć podobne zdanie, jednak wybrnął z tego lepiej i mówił o tym, że przede wszystkim trzeba zabrać emerytury Ukraińcom. Widzowie TVP mogli odczuć to w taki sposób, że zabierze jednym i da im. Otóż nie, drodzy państwo, Konfederacja jasno i stanowczo mówi, że nic wam nie da, ale też nic nie zabierze. A wybrnął z tego tak. Problemem jest to, że jako Polacy finansujemy w tej chwili emerytury dla innego narodu. Dla narodu ukraińskiego na bazie umowy zawartej przez rząd Donalda Tuska i niewypowiedzianej przez rząd PiSu. To jest prawdziwy skandal, bo wystarczy jeden dzień pracować w Polsce, osiągnąć wiek emerytalny, zadeklarować, że się tutaj mieszka i polski podatnik musi płacić kilkukrotnie wyższą minimalną emeryturę. To należy natychmiast wypowiedzieć. U Szymona Hołowni zabrakło wypowiedzi o tym, że na świadectwach będą kolorowe paski. Co prawda nie wzruszył się tym razem nad konstytucją, ale okazało się, że pan Hołownia nie do końca wie, kogo ma w swoich szeregach. Powiedział, że nie jest za prywatyzacją, a zapomniał o tym, że w swoich szeregach ma kogoś takiego jak Ryszard Petru, który sprywatyzowałby własną matkę i wcale się z tym nie kryje. I owszem, Lewicy czy Konfederacji też się wyciąga jakichś pobocznych kandydatów, którymi musieli jakoś zapełnić karty, a którzy to i tak na pewno nie dostaną się do Sejmu, bo tak działa ta nasza, jak to mówi Janusz Korwin, po okresie można. Mikę, tfu demokracja, to jednak pan Petru jest jednym z czołowych graczy na listach Hołowni i właśnie w taki sposób prezentuje ich interesy. A pan Hołownia, proszę bardzo. Nie wolno prywatyzować strategicznych spółek, a oni dokładnie to zrobili, ale przecież prywatyzacja to nie tylko tego rodzaju zachowania, to również na przykład przejęcie w zasadzie na własność przez partię polityczną takich firm jak Orlen, Tauron, Enea i innych, do wszystkich tych partyjnych tłustych kotów, które dzisiaj tam zasiadają, sponsorując kampanię wyborczą PiSu, mam jedno proste przesłanie. Pakujcie kuwety. Pakujcie kuwety, bo za następnego demokratycznego rządu ani w Orlenie, ani w innych spółkach nie będzie ludzi Tuska, nie będzie ludzi Kaczyńskiego, nie będzie ludzi Hołowni, tylko fachowcy, którzy wiedzą, co zrobić, żeby pompy się nie popsuły. Teraz wyślij ten film komuś, kto stoi murem za jednym z tych kandydatów, a jeśli tak jak mi zabrakło ci tam prezesa Kaczyńskiego, to jeszcze raz odsyłam do linku w opisie, w którym specjalnie dla ciebie zebrałam 5 najgłupszych wypowiedzi jaśnie nam oświeconego Jarosława Kaczyńskiego. Siema!